Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, a w niej zaprezentuję Wam taktykę wejścia na bombsite A na mapie The Nuke, wykonaną przez zawodników MIPR. Zapraszam. Odpowiednie granaty na bombsite A oraz dwójkowe wejścia od strony kurnika oraz drzwi spowodowały łatwe trady i zajęcie bombsite'u A. Zwróćmy uwagę na poszczególnych zawodników oraz granaty rzucone podczas tej taktyki. Taką udaje się pod drzwi i ustawia się w celu rzucenia granatu dymnego odcinającego wizję z przebudówki. Następnie otwiera drzwi i od razu rzuca granat. Phelps udaje się za Taco i rzuca granat zapalający tuż za wenty CT. To niweluje jedną z pozycji, którą muszą sprawdzić podczas wychodzenia z drzwi. Fallen, jako typowo zawodnik supportujący w tej rundzie, udaje się na Silosa, gdzie ustawia się pod granat dymny, który wybucha na gnieździe. Następnie rzuca flesza, oślepiając zawodników na bombsite A i umożliwiając wyjście zawodnika z kurnika na bombsite, a następnie rzuca jeszcze mołotowa, który pali nad kurnikiem oraz sam kurnik. Następnie udaje się do kwadratu i patrzy plecy swoim kolegom z zespołu. Zwróćmy jeszcze uwagę na moment, w którym Cold Zera wychyla na bombsite A. Występuje to tuż po popfleszu rzuconym przez Polena. Na początku sugeruje się pozycją na standardzie bombsite'u, następnie patrzy na dach kurnika. Po zaplantowaniu paki dorzuca jeszcze granat zapalający na gniazdo, uniemożliwiając retake zawodnikom CT. To by było wszystko, dzięki za obejrzenie materiału i do usłyszenia w następnym odcinku.